Marszałkowskiego służymy dla miliona mieszkańców naszego regionu. Każdego dnia musimy pamiętać, że to jest służba, że to od nas zależy jakość ich życia, przyszłość młodzieży, przyszłość naszych dzieci. My mamy naprawdę wpływ na to, jak zmienia się region lubuski i musimy bardzo mocno w to wierzyć. A bardzo często, gdy się coś nie udaje, no to można przypomnieć słowa księdza Twardowskiego, który powiedział, że w życiu musi być dobrze i niedobrze. Bo jak jest tylko dobrze, to niedobrze. Ale gdy nam się naprawdę coś komplikuje i już jesteśmy prawie załamani, to ten sam ksiądz Twardowski też napisał dla nas, jak Pan Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno i nie ma rzeczy niemożliwych. I z taką wiarą, z taką nadzieją życzę wszystkim dobrego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Razem, wspólnie, połączeni troską o dobro, o szczęście naszych rodzin i naszej kochanej ojczyzny. W nowym roku życzę wszystkim spełnienia najskrytszych marzeń i takiej kreatywności, jak zaskoczyło mnie Biuro Projektów Własnych. Bo wydarzeniem tego roku, najlepszą imprezą tego roku 2016, to były technologiczne dzieciaki. Bez mojego palca, bez kreatywności zarządu, sami pracownicy wymyślili wspaniałą imprezę, a w tej sali to się odbyły jak gdyby 3 kongresy kobiet. Bo trzeba było zrobić 3 tury, żeby pomieścić dzieciaki, które tak wspaniale wpisują się w naszą wizję. Lubuskie to zielona kraina nowoczesnych technologii. Te dzieci ze swoim zainteresowaniem w tej sali udowodniły, że bardzo dobrze wyznaczyliśmy tą wizję i świetnie to realizujemy. Zapraszam za chwilę do wspólnego kolędowania, do wspólnego świętowania i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Stop.